roku 2020 skończył się świat. Wyhodowany w laboratorium wirus przedostał się do atmosfery i zakaził całą ludzkość. Na ulicach stoją zakurzone pojazdy, w sklepach zostały smętne resztki, a wszyscy siedzą i piją. Naprawdę mam nadzieję, że wizje autora nie zmienią się w dokument. Cześć, jestem Feanorek, a dzisiaj opowiem wam o nowym polskim systemie RPG. Ponieważ za kamerą stoi Bart, siemasz Bart. Siema. I ma w ręku bardzo ciężki statyw, chciałbym was poprosić o polubienie tego filmiku, zasubskrybowanie i jeżeli podoba wam się to, co robimy, również wsparcie na Patronite. A po pozostawieniu obowiązkowego wstępu za sobą przejdźmy do meritum. Polskich systemów RPG jest sporo. Neuroshima, Afterglow, Ulice Śmierci, Psia Krew, Małpki Bonobo i pewnie jeszcze cały szereg innych, o których zapomniałem. Dungeon Games postanowiło dorzucić nam jedną pozycję ekstra. Bardzo skupioną na bardzo konkretnej rozgrywce i na dobrą sprawę nadającą się tylko do tego. Z drugiej strony, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zombie Chopper to gra o pijanych motocyklistach w czasie apokalipsy zombie. Z założenia ma być grą o epickiej skali, gdzie postacie graczy to największe kozaki po tej stronie Colorado, którzy wybijają hordy zombie na tuziny popijając bimber, po czym przejeżdżają całą Kalifornię ciesząc się wolnością, jak oddają tylko amerykańskie, bezkresne autostrady i prawdziwa store z Milwaukee. Silnik gra w rytmie Ghost Riders in the Sky Johnny'ego Casha. W sakwach poprzękują cicho butelki, chlupiąc złocistym trunkiem. Kolejny solidny kawał żelastwa wisi przy biodrze. Wiatr we włosach, zapach piachu w nosie i czerwony zachód słońca przed nami. No nie powiem, kupili mnie. 20 lipca 2020 roku nieznani sprawcy wypuścili nowego wirusa do atmosfery. Ogromne chmury otoczyły Ziemię, a każdy zainfekowany w ciągu kilkunastu godzin stracił zmysły i zamienił się w krwiożerczą bestię opanowaną nieczystym upodobaniem ludzkiego mięsa. Okazało się jednakże, że wirus ma jedną wadę. Denaturuje pod wpływem nawet stosunkowo niewielkiego stężenia alkoholu. Oczywiście chemicznie niewielkie to mordercze dla człowieka, ale wystarczyłoby uratować tą część populacji, która była w momencie katastrofy nawalona jak Messerschmitt. W tych właśnie spitych jak ruskie bombowce ocalonych wcielają się gracze. W lipcu 2020 roku trzy największe kluby motocyklowe spotkały się na Zocie, by razem się bawić i chlać. Każdy był tam pijany jak Bela, więc kiedy w końcu opadł kurz po apokalipsie, okazało się, że największą grupą społeczną stali się właśnie ludzie z tego zjazdu. Zszokowani rozjechali się po całych Stanach, by postarać się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jak widać, pomijając alkohol, mamy do czynienia z całkiem typowym systemem post-apo. Oczywiście dobry system RPG to nie tylko ciekawy opis świata, ale również dobra, grywalna mechanika. Tutaj mamy bardzo, bardzo prostą mechanikę opartą na kościach od K4 do K10. W tym miejscu wchodzi naprawdę fascynująca rzecz. Ponieważ postacie są cały czas podchmielone, zostało to wpisane w mechanikę. Generalnie, im bardziej jesteś nawalony, tym mniejszą kością rzucasz. Ponieważ core mechaniki to umiejętność plus kość, nie trudno jest stwierdzić, że jeżeli jesteś bardzo nawalony, to idzie ci marnie. A jeżeli ledwie wskazujesz na spożycie, to dobrze. A na trzeźwo to tak jak powinno. Oznacza się to żetonami na pasku nawalenia. Fascynującą i chyba unikalną mechaniką jest tak zwany poziom hard. Są to zasady picia alkoholu w trakcie sesji. W rzeczywistości. Jeżeli twoi gracze się na to zdecydują, a nie jest to obowiązkowe, to wówczas chlanie w rzeczywistości przekłada się na rozgrywkę. Jak to działa? W podręczniku jest przelicznik alkoholu na żetony, które oznacza się na pasku nawalenia. Jeżeli alkohol zostanie wypity w rzeczywistości, jest wart dwa razy więcej żetonów niż ten w grze. Można go użyć tak samo jak normalnego żetonu lub wykorzystać na tak zwanego karniaka. Karniak to specjalna zasada pozwalająca na natychmiastowe wpłynięcie na mechanikę gry. Gracz musi wypić na przykład kieliszek wódki albo pół piwa, po czym wybiera jeden z efektów z listy. Jest to przykładowo wykonanie przerzutu albo natychmiastowe usunięcie jednej rany, ale również mój ulubieniec. Zabicie zombiaka spojrzeniem. Zajebista rzecz. Ale mam wątpliwości co do czasu trwania sesji, w której po każdym teście ktoś wali kieliszek wódki, aby przerzucić sobie test. Zwłaszcza, że stopień nawalenia w postaci też jest ważny, więc tak czy owak musisz pić. No a to raczej nie ułatwia rozgrywki. Oczywiście zasady dotyczące picia na sesji są całkowicie opcjonalne, a notek przewidują istnienie kierowcy, który rozwiezie całe towarzystwo post factum. Taki abstynent
otrzymuje średnią z ilości alkoholu pozostałych graczy, a karniaki może pić inny gracz. Pijący w zastępstwie otrzymuje za to dodatkowy punkt doświadczenia, więc na ogół warto. Okej. Dużo mówimy o piciu, które ewidentnie przeszkadza w grze, obniżając skuteczność. Skoro tak jest, to po co pić? Chociaż najgorsze już minęło, wirus wciąż jest w powietrzu. Jeżeli postać nie będzie metodycznie wypłukiwała go z organizmu wcześniej czy później, zamieni się w zombie. Mechanicznie jest to zależne od stężenia wirusa w powietrzu. Na początku każdej sceny mistrz gry rzuca kością. Tym większą, im więcej wirusa. I jeżeli gracz ma mniej niż wypadło na kości, zaznacza sobie na pasku zarażenia różnicę pomiędzy wynikiem a stopniem nawalenia. Jeżeli postać dalej uparcie nie upija się, wirus zaczyna powoli mutować abstynenta, powodując u niego tak zwane stany, czyli przemieniając go stopniowo w zombie. Stany są różne, w większości szkodliwe. Po zapełnieniu paska zarażenia postać przemienia się. W tym miejscu system pozwala jednak na interesującą rzecz. Jeżeli zechce, gracz może dalej prowadzić swojego zombie. Nowo przemieniony może albo rzucić się na pozostałych graczy, co jest najczęstszym zachowaniem, albo zachować wystarczającą ilość rozumu, by dalej wozić się z kumplami. W tym miejscu może opowiedzmy trochę o naszych tytułowych antagonistach. Truposze w ogromnej większości są niezbyt inteligentne, niezbyt szybkie, niezbyt silne i służą do wybijania w dziesiątkach, a nawet setkach. Zresztą, popatrzcie sobie na kartę Hordy, gdzie możecie zaznaczyć nawet 2000 pojedynczych zombie. Oczywiście takie ilości nie pojawiają się często, ale mechanika mówi jasno. Typowy zombie schodzi na strzała. Tak po prostu. A ponieważ istnieją broń z cechami zamaszyste lub obszarowa, to można kosić zombie jak kosiarka trawnik. A skoro każdy dobry strzał to może być nawet kilka ubitych truposzy, liczby z hordy stają się nieco mniej przerażające. Przy czym jak bardzo zabawne nie byłoby mordowanie umarlaków po pijaku, to wcześniej czy później stałoby się nieco monotonne, więc system przewiduje również bossów. Zombie silniejsze, bystrzejsze, szybsze i obdarzone wyjątkowymi cechami. W podręczniku zawarto bogaty generator bossów, z którego można wygenerować na przykład zombie kierowcę, który umie prowadzić ciężarówkę, które czepiają się inne zombie. Klasycznego giganta, rzucającego autami, żygacza atakującego na odległość i wiele innych. Praktycznie dowolne zombie z filmu dałoby się opisać cechami z podręcznika. Skoro jesteśmy już przy antagonistach, prawdziwe potwory to ludzie, to motyw powtarzany w serialach do pożyku, więc i tutaj nie brakło statystyk dla zwykłych zjadaczy chleba. Mają oni statystyki, podobnie zresztą jak bossowie, takie same jak postacie graczy. Nie jestem do końca pewny, czy można zastosować zasady hordy do ludzi. Wydaje mi się, że chyba nie, ale biorąc pod uwagę epicki charakter strzelania do szeregowych bandziorów, też rozliczałby zgodnie z regułą trafienie trup. Zostawiając zawartość, skupmy się teraz nad opakowaniu. Podręcznik Zombie Chopper został wydany w niewielkim zeszytowym formacie. Liczy sobie stron coś koło setki, jak się nie mylę. No, 90 parę stron. Wydany niestety został w miękkiej oprawie, więc mój egzemplarz już się troszeczkę zniszczył na rogach. Na papierze kredowym, więc wnętrze troszeczkę wolniej się niszczy, ma dużo ładniejsze kolory. No, za to niestety się palcuje, ale z racji tego, że jest jasne, to nie palcuje się aż tak strasznie, żeby to miało przeszkadzać. Jak widać, grafiki są całkiem estetyczne. W całym podręczniku trzymają się kupy i wszystkie pasują do siebie nawzajem, co w niektórych przypadkach się zdarza. Na przykład w przypadku podręczniku Dark Herezy, tam są dwa różne style graficzne, które mnie osobiście to bardzo razi. Mamy oczywiście zestaw tabelek, które są potrzebne do wszystkiego. Tutaj akurat mamy zdolności hordy i zdolności bossów, dlatego że jeżeli nie mamy pomysłu na generowanie zombiaków, możemy sobie to wygenerować losowo. Z ciekawostek mamy oczywiście pełne wyposażenie, zasady dotyczące tworzenia, grafiki na całą stronę, które naprawdę dobrze wyglądają, które ładnie opisują nam świat i przede wszystkim wygląda na to, że ktokolwiek to rysował, wiedział, jak wygląda motocykl, bo faktycznie widać poszczególne elementy. Oczywiście sądząc po tym obrazku na głównej stronie, pan na środku jest zwolennikiem tego, żeby z przodu była ładna felga i usunął hamulce. Zanim ktoś się przyczepi, to nawet w Polsce znajdują się ludzie, którzy w swoich chopperach wyrzucają tarcze hamulcowe z przodu, żeby było widać felgi. Nie rozumiem i nie szanuję. Na końcu podręcznika mamy oczywiście
wspomnianą już kartę Hordy, którą można skutecznie straszyć graczy. Za chwileczkę wpadnie na was 1000 ludzi. Mamy kartę postaci, którą możemy też pobrać z internetu i osobiście bym radził, bo nie jestem w stanie tak wygiąć grzbietu, żeby móc to wsadzić do skanera. Niestety ona dosyć blisko podchodzi do środka i mi się osobiście nie udało tego zrobić. Mamy kartę pojazdu, też bardzo przydatną. Mamy tutaj oczywiście statystyki wszystkich NPC-ów, które pojawiają się w ostatniej przygodzie. No niestety, tak jak wspominałem, podręcznik jest niewielki i dosyć trudno jest mi go wygiąć, tak żebym wam go pokazać. Rzeczą bardzo fajną, o której zapomniałem wspomnieć wcześniej, jest to, że wewnątrz podręcznika znajdują się opowiadania, które pozwalają nam wczuć się w klimat rozgrywki. Te opowiadania są naprawdę fajne, zwłaszcza podoba mi się opowiadanie o psie. Nie będę wam spoilerował, ale jestem przekonany, że główny bohater tego opowiadania pojawi się na którejś z moich sesji. Jak powtarzam w każdej recenzji, każdy podręcznik podstawowy powinien zawierać w sobie przygodę wprowadzającą do graczy. Zombie Chopper zawiera krótką historię o konflikcie pomiędzy ojcem a córką, gdzie wetknięto tyle motywów ważnych dla tej gry, ile tylko się dało. Mamy choppery, bimber, hordy zombie, konkurencyjne gangi, przesłaniające wszystko piach i amerykański krążownik. No, fabuła nie jest zachwycająca, ale z pewnością da wiele radości graczom. Podoba mi się zwłaszcza wstawka, w której przypomina się o rygorze sanitarnym, oferując graczom piwa. Mam głęboką nadzieję, że to się błyskawicznie zestarzeje, bardzo szybko będzie niezrozumiałe. W ramach zakończenia chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Zombie Chopper został w całości ufundowany przez platformę Wspieram To. Ufundował się na dobrą sprawę na ostatnią chwilę, niewiele przekraczając wymagany próg. I wiecie co? No kurwa, dało się to zrobić na czas. W 2020 roku, pośród pandemii koronawirusa, dwóch lockdownów, światowego kryzysu szalejącego bezrobocia, ktoś siadł na dupie i zrobił swoje. Nie będę palcem pokazywał zbiórek, które przebijały progi kilkukrotnie, a albo nie wydały się w ogóle, albo wydały ułamek obiecanej gry z ogromnym opóźnieniem. Panie ławniczak czapki z głów, pokazujesz pan, że jednak da się coś zrobić w Polsce tak jak należy. Podsumowując, Zombie Chopper to sympatyczna gra w zabijanie zombie pijąc bimber. Jeżeli kręcą cię na prani motocykliści obzdryngoleni ponad wszelką normę, znajdziesz tutaj świat i mechanikę, która dobrze cię w tym wesprze. Boję się jednak, że ta formuła może szybko się znudzić, ale to już zależy wyłącznie od ciebie. Dziękuję za poświęconą uwagę i pamiętajcie, by dać łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał i wesprzeć nas na Patronite. A dla wszystkich motocyklistów, lewa w górę.